Witam wszystkich bardzo serdecznie, siemanderko, siemanereczko. 372 odcinek filmiku o gitarach 372, gitarowa mgła, Fog Motherfuckers. Będzie o takim tutaj efekcie, który nazywa się Pocket Metal. Pocket Metal, jak sama nazwa wskazuje, jest to distortion, tutaj jest taka gałeczka distortion. Jest to taki distortion, który ma nam zagrać muzykę metalową generalnie. Jeśli oglądacie filmiki o gitarach, to znacie moje zdanie na temat takich efektów, które mają sobie nazwę metal. Na przykład Metal Zone moim zdaniem jest efektem troszkę zbyt przekombinowanym i troszkę bez sensu, i tam jest może jedno ustawienie, które rzeczywiście może być fajne i siedzi w miksie, ale ogólnie to masakra. Metalhead na przykład od Joyo też wcale jakoś mnie tam nie urzekł, nie wiadomo czym. Bullet Metal również też przez te... To wszystko jest takie zeskupowane i te wszystkie brzmienia trzeba dodać im środka, żeby tak naprawdę grały. Znacie moje podejście do tego, jak się powinno grać muzykę metalową, że jednak gitara to jest pasmo środkowe i nie ma co tego środka wycinać, i nawet jeśli sobie słyszycie na płytach Pantery czy Metaliki czy czegokolwiek, że tam tego środka jest wycięte i że to wszystko tak brzmi przepasowiono i tak przegórowano, to już jest ostateczny miks i wszystko inne, a i tak gitarki tam na pewno nagrane były takim normalnym, konkretnym środkowym pasmem, i oni teraz zresztą też już doszli do tego, że już tak dawno nie grają bez tego środka i że ten głupi uśmiech to tego nie robią. Ale są takie efekty, które mają możliwość tego, żeby to zrobić. Jak mówię, jest to właśnie ten Bullet Metal, jest to właśnie Metal Head, jest to właśnie Pocket Metal, Metal Zone, Shred Master od Marshalla. W Metal Mafie też można to zrobić. To są wszystko takie efekty, które mają możliwość zagrania i środkiem, i zagrania tym takim zeskupowanym brzmieniem bezśrodkowym. Takim efektem, jak właśnie powiedziałem, jest również tutaj nasz Joyowy Pocket Metal. Efekt ma jedną gałeczkę, jeśli chodzi tylko o ekwalizację. Tu jest gałeczka distortion, nadająca temu efektowi po prostu gainu i mocy. Tu jest gałeczka volume. Te gałeczki ze sobą bardzo, bardzo konkretnie współpracują. Im więcej środka, tym trzeba bardziej skręcić volume. Oczywiście możemy sobie tutaj zrobić całkowicie zeskupowane, takie właśnie głupio uśmiechowe brzmienie i bez tego środka, i mamy wtedy dużo dołu, i oczywiście ta gałeczka, każdy malutki jej ruch powoduje to, że sobie coś tam się zmienia i że w tym efekcie po prostu do tego środka się dodaje i że jest więcej mocy. Jak sobie posłuchacie próbek, to zobaczycie, że tak naprawdę ten efekt tak naprawdę fajnie gra i naprawdę gitara dopiero odzywa się mniej więcej odtąd, jak tego środka zaczniemy dodawać, troszeczkę go tutaj ściszymy, bo wtedy już jest za głośno i tego gainu też nie ma co tutaj tak naprawdę przesadzać. Oczywiście można go sobie rozkręcić na maksa, można go sobie skręcić tak i wtedy zagra bardziej tak crunchowo. Od mniej więcej już takich ustawień już jest go naprawdę dużo i już naprawdę można spokojnie z ciężką łapą dobrze tam sobie połoić. Jeszcze jak ktoś ma jakieś mocne pick-upy, no to już w ogóle nie ma sensu rozkręcania gainu na maksa. Raczej bym to proponował jednak robić na gainach mniejszych i próbować grać wszystko fajnie i żeby po prostu moc była z ręki. Wiadomo, że gainu potrzeba, no ale też nie za dużo. No tam jakieś maksymalne takie rozkręcanie gainu moim zdaniem jest całkowicie bez sensu, zagłusza brzmienie, tak samo jak brak środka, więc no, ja wam mówię, no zdejmijcie sobie troszeczkę gainu, dodajcie sobie środka, nauczycie się tak grać i będzie dobrze. Na tym efekcie na szczęście da się tak zagrać. Na szczęście ten efekt ma to, że nie tylko gra tym takim brzmieniem bezśrodkowym, ale też po prostu jest konkretne brzmienie gitarowe. Efekt ten jest bardzo, 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 bardzo określony. Co mam tutaj do powiedzenia i co mam tutaj na myśli mówiąc to? Efekt ten po prostu jest taki, że nie do końca to, na jakiej gramy gitarze, i nie do końca to, jakie są w niej przetworniki, te niuanse są nie do końca słyszalne, bo ten efekt nadaje takiego konkretnego charakteru brzmienia i ma swój charakter. To nie jest ani złe, ani dobre. Są takie efekty, już wspomniane właśnie, chociażby właśnie Metal Mafy, czy choćby nawet Metal Zone, czy choćby Bullet tutaj Metal, ale są też efekty, które tego nie robią, takie jak Joyo, Little Blaster, US Dream, Husky Drive, Ultimate Drive. Są takie efekty właśnie, typu jakiś tam Marshall, Jackhammer, które też
mają swoje brzmienie, ale jednocześnie nie zabierają brzmienia gitary. Nie powiem, że tutaj jest zabrane brzmienie gitary, bo słychać te różnice. Wykorzystałem zarówno Charvela, zarówno drugiego Charvela w Drop A, jak i Witkowskiego, jak i Gibsona w tym teście, więc te różnice są, ale nie są one aż tak słyszalne jak przy różnych takich innych otwartych efektach. Chociażby, nie wiem, ostatnio testowaliśmy tego TC Electronic Dark Matter, taki czarny efekt, i on też był metalowy, ale z takim rockowym charakterem, i tam było więcej słychać gitary, zmiany przetworników. Ten jest taki bardziej o takim określonym charakterze brzmienia, ale brzmienie jest fajne, słuchajcie. Musiałem się na niego długo przekonywać, bo naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo specyficzny, ale dzisiaj sobie tak właściwie posiedziałem, nie wiem, no z pół godziny słuchałem na różnych gitarach, pograłem, popituliłem i stwierdziłem, że no kurczę, ma coś w sobie to brzmienie. No, nie jest to takie brzmienie, które ja bym cały czas wykorzystywał, tak jak sobie wykorzystywałem US Dream, a teraz Little Blastera, bo to jest to samo, ale jednak ma w sobie coś fajnego i warto się nim zainteresować, jeśli ktoś szuka takiego fajnego, konkretnego metalowego soundu, no to jest to jeden z tych efektów, na który warto zwrócić uwagę. No, jak widzicie, nie ma tutaj klapeczki, trzeba odkręcić, żeby włożyć baterię. Ja oczywiście zasilałem sobie go tam zasilaczem i sobie leżał w pedalboardzie. Słuchajcie, wykorzystałem Marshalla, czysty kanał, tak jak zwykle bywa, power break, come to power pomiędzy paczką i Marshallem, żeby można było rozkręcić go tam na maksa. Przez chwilę jest bramka szumów od Joyo, więc możecie sobie to też tam zobaczyć, jak ona pracuje. Zresztą filmik o bramce szumów jest. Sześcio tutaj zakresowy equalizer od Joyo, kopia MX Era. Również go sobie tam przez chwileczkę użyłem i się nie pobawiłem. I tutaj po prostu w ten sposób to wszystko się prezentuje. Taki to pocket metal. Teraz już sobie słuchajcie, posłuchajcie tego wszystkiego, jak to gra, jak to się prezentuje i o co w tym wszystkim chodzi. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No, efekty Joyo są dobre. Są tanie, dobre, mają naprawdę dobre feature w postaci true bypassu, dobre brzmienie, takie konkretne. Szeroka gama jest, więc możecie sobie wybrać. Jeszcze dodatkowo jest 15% zniżka w hurtowni muzycznej PL Magnus, czyli w polski dystrybutor FX Music i jego sklepy. To wszystko tam macie w internecie, zniżeczkę, nawet chyba też w sklepie stacjonarnym. Więc tak to wygląda, a oni te efekty mają, więc sobie możecie je tam u nich zakupić. A teraz już po prostu posłuchajcie tego wszystkiego, o co chodzi. Ten akurat jest od Jarka, pozdrawiam Jarka z Birmingham i już słuchajcie próbki.
Thank you.